Ta druga obniżka o 30% dotyczy ceny, która była uprzednio już zmniejszona. Zatem to 30% od tej zmniejszonej już ceny to będzie mniej niż gdybyśmy wzięli to 30% od ceny początkowej. Zatem ta obniżka łącznie będzie nieco mniejsza niż prosta suma tych dwóch wyników. Ta suma to 50%. No i widzimy, że jedyny wynik, który jest mniejszy od 50%, jest w punkcie A. Zadanie rozwiązane. Pokażę jeszcze dwie nieco dłuższe metody. Na początek otworzę to zadanie, czyli obliczę wynik. Niech cena początkowa to będzie C, wówczas po pierwszej obniżce pozostaje nam 0,8 tej ceny. No i teraz po drugiej obniżce o 30% pozostaje mi 70% poprzedniej ceny, czyli 0,56 tej ceny. To oznacza, że mamy tutaj 56%, czyli ubyło 44%. Ostatnie rozwiązanie będzie obrazkowe. Zilustruję początkową cenę jako taki kwadrat złożony ze 100 kratek. Mamy tutaj 10 wierszy i 10 kolumn. I w tej sytuacji tą pierwszą obniżkę mogę zilustrować przez zabranie tych dwóch ostatnich wierszy. Czyli zabrałem 20 kratek. Ta druga obniżka dotyczy tej pozostałej szarej części. No i ponieważ zabieramy 30%, więc zabieram trzy ostatnie kolumny. Tym razem mam tutaj 3 kolumny po 8 kratek, co daje 24 kratki. No i widzę, że łącznie zabrałem 44 kratki. To stanowi 44% tej początkowej ceny.